opowiem ci bajeczkę o rzeczywistości, o świecie, o którym już nie pamiętasz. Posłuchaj, o to i powiem. Kiedy widzę cały świat, znowu nie rozumiem nic, to chyba jakaś pani baśń, proszę wytłumaczyć mi. Stary zegar od pradziada nic nie robi, tylko gada. Ledwo skończył, już zaczyna. Co godzina, to nowina. Ej, wy dziadki, czy wy wiecie, jak bywało niegdyś w świecie? Jak bywało na tej ziemi, przed latami, przed dawnymi? Patataj, patataj, pojedziemy w cudny kraj. Tam, gdzie Wisła modra płynie, szumią zboża na równinie, pojedziemy patataj. A jak zowie się ten kraj? Polska! Zacznijmy jak w szkole. Maria Kodopnicka, a wcześniej Wasiłowska, urodziła się 23 maja 1842 roku w Suwałkach. Maria Konopnicka była bardzo ciekawą kobietą. Byłaby ciekawa, myślę, nawet w dzisiejszych czasach. Przede wszystkim nie byłaby zachwycona, że przypominamy w roku Konopnickiej jej datę urodzenia, ponieważ w sposób typowo kobiecy się odmładzała o kilka lat, a o ukochanym, młodszym bracie, który poległ w powstaniu styczniowym, mówiła zawsze, że to był starszy brat. Jako dwudziestolatka wyszła za mąż za starszego o 10 lat Jarosława Konopnickiego, którego w listach nazywała wąsatym aniołem. Mimo gromadki dzieci, ich małżeństwo po latach okazało się jednak nieudane. Dlatego pod koniec lat 70. Maria opuściła męża, zabierając ze sobą dzieci, co w tamtych czasach było aktem nie lada odwagi i samodzielności. Chętnie angażowała się też w akcje społeczne i budziła zainteresowanie wśród mężczyzn. Nie była piękna, ale bardzo się podobała. Miała zapewne to, co określilibyśmy dzisiaj jako seks appeal. Wielu się w niej podkochiwało, jeden nawet zabił się z powodu miłości do niej. Ludwik Krzywicki, socjolog, mówił o niej, że była niewiastą mocno kochliwą, więc tutaj byłaby nam bliska, ponieważ te sprawy sercowe były dla niej ważne. Niektórzy podejrzewali ją, że nie tylko utrzymuje związki z mężczyznami, ale że również pozostaje w związku miłosnym z malarką Marią Dulębianką, z którą się kiedyś poznały, bardzo zaprzyjaźniły, mieszkały razem także w Żarnowcu, wyjeżdżały razem w podróże zagraniczne. Tak naprawdę nie wiemy do końca, jaka była ich relacja. Na pewno były szczerze zaprzyjaźnione i bardzo sobie oddane. Konopnicka mówiła o Dulębiance, która nosiła się po męsku, że to jest Pietrek z powycieranymi łokciami. Nigdy nie uważała się za emancypantkę, ale propagowała walkę o prawa kobiet. Organizowała też pomoc dla politycznych i kryminalnych więźniów. Zajmowała się dziećmi, gotowała, sprzątała, cerowała. Jak potem już była bardziej znana i odwiedzały ją różne osoby, to bywało tak, że zastawano ją przy froterowaniu na przykład i brano ją za jej służącą. Dorabiała też korepetycjami. No w pewnym momencie oczywiście zaczęła wydawać poezję, zaczęła być znana, lubiana, więc oczywiście miała trochę więcej pieniędzy, chociaż nigdy za dużo. Konopnicka była też podróżniczką. W wieku 48 lat rozpoczęła prawie 20-letni etap wędrówek po świecie. Tłumaczyła na język polski autorów włoskich, angielskich, francuskich, niemieckich i czeskich. Znała 10 języków obcych. Swoje dzieci kochała, ale z okazywaniem uczuć bywało różnie. Starała się jak najlepiej wychować szóstkę swoich dzieci. I należy podkreślić, że właściwie żadne z macierzyńskich, matczynych uczuć nie zostało jej oszczędzone. I te piękne, i te tragiczne, ponieważ najstarszy ukochany syn Tadeusz, pierworodny syn, w młodym wieku 27 lat zmarł. Nie wszyscy dzisiaj wiemy, że Konopnicka, która cieszyła się wielką
miłością czytelników, wielką popularnością. Kiedy odbywały się jej jubileusze w Krakowie czy we Lwowie, to noszono ją na rękach. Wyprzęgano konie z karety, którą miała jechać. Wysypywano peron we Lwowie płatkami kwiatów, po których przechodziła. Więc nie wszyscy wiemy, że mimo tej miłości czytelników była też bardzo krytykowana i atakowana, ponieważ miała samodzielne poglądy na sprawy religii. W jej wierszach widzimy bardzo dużo duchowości, spotykamy odwołania do Boga. Natomiast ona sama twierdziła, że jej wiara nie idzie do Boga przez kruchtę. Jej nie byli potrzebni dostojnicy kościelni. Dziś Maria Konopnicka jest patronką wielu szkół i ulic. Przypominają o niej pomniki, muzea, jak to w Żarnowcu koło Krosna. Właśnie ten dworek otrzymała od narodu polskiego w 1903 roku z okazji 25-lecia pracy pisarskiej. Kilkadziesiąt lat później powstało tu muzeum. Maria Konopnicka w przestrzeni kulturowej funkcjonuje, chociażby nawet poprzez słynną baś o krasnoludkach i o sierotce Marysi, ale też poprzez rotę, która tutaj powstała w Żarnowcu. Z rotą, musimy pamiętać, weszliśmy w niepodległość. Ona do dzisiaj funkcjonuje w przestrzeni kulturowej, historycznej. Śpiewa się ją nawet w kościele, bo jest pieśń, nawet kościelna parafraza. Jest ponad 100 adaptacji tej najwybitniejszej pieśni patriotycznej. Maria Konopnicka zmarła na zapalenie płuc 8 października 1910 roku w Lwowie. Została pochowana na cmentarzu Łyczakowskim. Panie profesorze, kiedy słyszy pan to imię i nazwisko, Maria Konopnicka, to myśli pan jedna z najwybitniejszych pisarek literatury polskiej, wieszczka, a może grafomanka, której twórczością gnębiono i wciąż gnębi się dzieci w szkołach. Adasiu, ja jeszcze inaczej widzę twórczość Marii Konopnickiej. Jest to postać, która walnie przyczyniła się do odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918, przez język i kulturę ku niepodległej. Jej poezja to kształtowała polską świadomość narodową, zwłaszcza dziecięcą, rozwijała język, a także przez rotę dała taki wyraźny znak kulturowy, który później zadziałał w 1918 rokiem. I myślę, że już moja mała córka Julka zgodziłaby się z takim oto faktem, że Maria Konopnicka obok Brzechwy i Tuwima to najważniejsza autorka literatury dziecięcej. Kilka przykładów. Pucu, pucu, chlastu, chlastu, nie mam rączek 11. Hu, hu, ha, nasza zima zła, szczypie w nosy, szczypie w uszy. O większego trudno zucha, jak był Stefek Burczymucha, albo Bociek, Bociek, leci dalej i żywo dzieci. Tak, ta twórczość dla dzieci, ta twórczość literatury dziecięcej zajmowała ważną część jej pisarstwa. Jesteśmy tutaj w tym pięknym, wspaniałym dworku ofiarowanym Marii Konopnickiej przez naród. Ona uczyła, bawiąc. Piękne, niezwykłe mamy gry literackie. Tam szczególnie wymieniam takie mechanizmy jak mnogość elementów, wyliczanie, a także dostrzeganie piękna przyrody, uczenie podstawowych zasad moralnych. To jest twórczość Marii Konopnickiej podana dla dzieci w formie bardzo, bardzo przystępnej. Czy to bajka, czy nie bajka, myślcie sobie jak tam chcecie, a ja przecież wam powiadam, krasnoludki są na świecie, bo o krasnoludkach i sierotce Marysi to pierwsza polska baśń. To także weszło do świadomości narodowej, kształtowało świadomość, a to słowo krasnoludek, piękne słowo, bo zawiera też krasny, a więc piękny ludek. To słowo także weszło do języka polskiego i baśń, bajki Marii Konopnickiej to jest rzecz, która kształtowała świadomość młodych, uczyła małe dzieci, rozwijała ich język, wyobraźnię.
coś niezwykłego. Bo Maria Konopnicka powiedziała kiedyś, nie przychodzę dzieci uczyć, ani ich bawić, przychodzę śpiewać z nimi. Ale do dziś, panie profesorze, czytamy także piękne wiersze Marii Konopnickiej, wśród nich między innymi lirki stylizowane na ludowe. A jak poszedł król na wojnę, grały jemu surmy zbrojne. Oczywiście zafascynowana była kulturą ludową, ponieważ ta kultura ludowa trwa od kilku stuleci w polskiej kulturze narodowej. Jest bardzo prosta, jest bardzo śpiewna, jest bardzo harmonijna. Natomiast to, że pisała dla dzieci, to było realizacja jej powołania. Ona kochała dzieci, ona wiedziała, że w ten sposób może rozwijać ich język, wyobraźnię, a także po prostu wskazywać na elementy świata, które chciała w swojej fascynacji przekazać najmłodszym. A jak poszedł król na wojnę, grały jemu surmy zbrojne, grały jemu surmy złote, na zwycięstwo, na ochotę, na zwycięstwo, na ochotę. Konopnicka kochała najmłodszych, kochała polską literaturę, ale kochała także mężczyzn i bardzo często mówiono o niej, że była mężczyźniarą albo niewiastą mocno kochliwą, stąd też w jej twórczości bardzo dużo wierszy nawiązujących do tradycji romantycznych, tak jak u kolegi z epoki Adama Asnyka. No to tak mamy już w przypadku bardzo wielu twórców, że artystów, że są to postacie, osoby, które mają naddatek pewnych emocji, wobec tego ten naddatek jest w jakiś sposób realizowany. Ja bardziej zajmuję się tym, co napisała. Napisała na przykład wspaniałą powieść poetycką Pan Balcer w Brazylii. Zwracała uwagę na różne problemy społeczne, czy na to, że kiedyś musimy odzyskać niepodległość, a tę niepodległość odzyskamy także przez rozwijanie kultury, przez język i kulturę ku niepodległej. Ku niepodległej powstała także Rota, jeden z najważniejszych utworów Marii Konopnickiej, jeden z najczęściej cytowanych utworów Konopnickiej, wiele razy uznawany za hymn narodowy i to także później w naszej historii, na przykład w czasie II wojny światowej albo w czasie stanu wojennego. Rota jest fenomenem, Rota jest znakiem polskości. Rota, która tutaj była napisana w roku 1908, po raz pierwszy wykonana z okazji 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem, 15 lipca 1910 roku, z okazji odsłonięcia pomnika grunwaldzkiego przez potężny chór liczący 500 członków na placu tam w Krakowie, dzisiaj plac Matejki. Pomnik grunwaldzki, Rota, nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy, polski my naród, polski lud. Mamy trzy wersy, a mamy odniesienie do trzech podstawowych wartości narodowych. Ziemia, język i tradycja. Polska jest właśnie takim skarbem tych tradycji i te tradycje i jeszcze potem mocny akcent religijny, tak nam dopomóż Bóg, to jest pieśń, która o wiele więcej dała narodowi jako replika wydarzeń w zaborze pruskim, kiedy zabór pruski po powstaniu cesarstwa niemieckiego okrzepł i jeszcze bardziej prześladował polskość, bo była hakata, była Kulturkampf. Napisała Konopnicka tę Rotę, o wiele więcej dała ta Rota narodowi pożytku, przyczyniła się do zwycięstwa, aniżeli nie jeden strajk, nie jedno powstanie, czy nie jedna interwencja dworów zachodnich. Rota, Adasiu, słowo jest bronią potężną, bronią obosieczną. Słowo w historii Polski działało przez całe stulecia. Od Bogu Rodzicy, przez Jeszcze Polska Nie Umarła, przez Boże Coś Polskę, Warszawiankę, a potem Rotę. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrzeć sobie, polski my naród, polski lud, królewski szedrasz sobie, nie damy by nas gnębił wróg, tak nam dowodzą.
Rota była, panie profesorze, także hymnem mojej szkoły podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Wielkiej Wsi, ale śpiewając rotę chyba nie do końca wiedziałem, co znaczą poszczególne metafory. Spróbujmy je dzisiaj wytłumaczyć. Nie damy pogrześć mowy, czyli... Czyli pogrzebać, czyli po prostu zniszczyć mowy polskiej, która jest głównym elementem tożsamości narodowej. Pogrześć to znaczy pogrzebać. A królewski szczep piastowy? A królewski szczep piastowy odniesienie do tradycji, ponieważ... Piastowie, potężna dynastia stojąca u początków Polski, wywodziła się z tego chłopa Piasta. To jest tradycja narodowa. To jest taka właśnie metafora tradycji narodowej. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, ni dzieci nam Germaniu. Ale Konopnicka zapisała się także w historii literatury jako autorka nowel. Mendel Gdański podejmuje problem asymilacji Żydów. Więc teraz powiedzmy o tych pozytywistycznych hasłach. Asymilacja, czyli... Asymilacja Żydów, czyli wcielenie Żydów, którzy się trudno asymilowani, do społeczności polskiej, żeby oni przejęli jednak... Ideały tej wspólnoty, wśród której żyli, to był program pozytywistyczny, emancypacja kobiet, asymilacja Żydów, czy powszechna nauka, czy w ogóle pozytywistyczne hasła odnośnie do badania rzeczywistości, czyli do nauki. To wracamy w takim razie do emancypacji kobiet, bo Krysta, Józefowa, Panna Florentyna, tak jak Marta, koleżanki z epoki Elizy Orzeszkowej, podejmowały właśnie problem emancypacji, czyli? Czyli równouprawnienia kobiet, dania im takich samych szans rozwoju jak mężczyznom. Natomiast tutaj, Adasiu, pamiętasz z naszych lekcji, że jako poetka była świetna w tworzeniu poezji, ale także jako pozytywistyczna nowelistka. Pisała świetne nowele, które wyrażały najgłębiej hasła pozytywistyczne. Na przykład Nasza Szkapa. To jest, panie profesorze, jedna z najpopularniejszych lektur Marii Konopnickiej. I nic dziwnego, że w humorach zeszytów szkolnych odnajdujemy takie na przykład perełki. Czytaliśmy nowelkę pod tytułem Maria Konopnicka, Nasza Szkapa. Szkapa była ostatnią deską ratunku dla ich matki, to też postanowili ją sprzedać, albo szkapę zapewne wychudziła sama Konopnicka, chcąc w ten sposób bardziej podkreślić ówczesną nędzę, napisali uczniowie szkół polskich. No to Nasza Szkapa też muszę skomentować, to już taka nowela, która nie jest aktualna, ponieważ no dzisiaj na wsi już nie ujrzymy konia. Co dzisiaj, panie profesorze, jest aktualne, jeśli spoglądamy na twórczość Marii Konopnickiej? Bo tak, Adam Grzymała-Siedlecki uznał Konopnicką za geniusza komunikatywności. Stefan Żeromski nazwał ją wieszczem jego pokolenia, ale są i tacy, którzy uważają, tutaj znowu cytat, że stała się synonimem narodowej grafomanii i zmory dzieci w szkole. Rok 2022 to jest rok Marii Konopnickiej. Czy dzisiaj możemy powtórzyć trochę za Gombrowiczem, że Konopnicka wielką poetką jest? Ten Gombrowicz tutaj, oczywiście on to mówił prześmiewczo, natomiast jesteśmy w tym dworku Konopnickiej, tu jest ta atmosfera tej twórczości, tu jest atmosfera polskości, tu jest polski dwór, który jest emanacją polskości i dla mnie ta poezja ciągle żywa, ciągle aktualna, ciągle polska, pokazuje, jak język polski jest bogaty, jak można zbiorowo kształtować wyobraźnię, jak można też być w tym języku przyjaznym wobec ludzi, jak można pokazywać przyrodę. Ciągle aktualna twórczość Marii Konopnickiej. To w naszej części literackiej czas na aktualny wciąż wiersz Marii Konopnickiej, Kubek, który czyta profesor Joanna Rusin. Z jednego kubka ty i ja piliśmy onej chwili, lecz że nam w wodę padła łza, więc kubek my rozbili i poszli w świat, i poszli w dal, osobną każde drogą. Ani nam szczątków onych żal, co zrosnąć się nie mogą. Dziś, kiedy w skwary znojnych susz samotne kroki niosę, gwiazdy mi jasne z złotych krusz podają srebrną rosę. Lecz wiem, że w żadnej z gwiezdnych czasz nie znajdzie się ochłoda, jaką miał prosty kubek nasz, gdzie były łzy i woda. Hey! Hey!
Hu-hu-ha, nasza zima zła, szczypie w nosy, szczypie w uszy, ale pan, panie profesorze, widzę, że ma kubek i to cały i się pan rozgrzewa. Tak, mam herbatę, ale ty, Adasiu, zamiast hu-hu-ha, zaśpiewaj raczej rotę, ona cię rozgrzeje wewnętrznie. Nie mogę, mam trudną sytuację liryczną.